Policjanci ustalili i zatrzymali dwóch sprawców, którzy pobili 41-latka, używając przy tym noża, a także paralizatora. Wobec podejrzanych w wieku 52 i 20 lat sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Grozi im również do 8 lat pozbawienia wolności. Do samego zdarzenia doszło około 3 tygodnie temu na jednym z osiedli w Chrzanowie. Dokładnie 9 kwietnia bieżącego roku około godziny 17:30 dyżurny chrzanowskiej komendy został poinformowany o pobiciu 41-latka na klatce schodowej bloku. Do pobicia miało dojść przed drzwiami wejściowymi do mieszkania pokrzywdzonego. Policjanci, którzy przyjechali natychmiast na miejsce, ustalili, że dwóch mężczyzn zaatakowało pokrzywdzonego twardym przedmiotem, powodując u niego uraz głowy, a także trzykrotnie raniło go nożem w okolicach nóg. Mężczyzna natychmiast trafił do szpitala. Chrzanowscy policjanci wszczęli w tej sprawie dochodzenie. Do zatrzymania pierwszego sprawcy, 52-letniego mieszkańca Chrzanowa, doszło i jeszcze tego samego dnia, kiedy nastąpiło zdarzenie. Drugi, wytypowany przez policjantów mężczyzna, został zatrzymany 26 kwietnia. Obaj usłyszeli zarzuty pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Podejrzanym grozi, tak już mówiłam wcześniej, do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec obu osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.